Bardzo proszę, przechodzimy do kolejnego projektu. Również zarządu bardzo proszę panią radną o przedstawienie. Projekt zarządu w sprawie korekty zadań wprowadzonych do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 12 do realizacji lat 2012-2014, paragraf pierwszy. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie korekty zadania zgłoszonego do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego pod nazwą budowa parkingu przy ulicy Kurczawa zgodnie z poniższym zestawieniem. Paragraf kolejny. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie korekty zadania zgłoszonego do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego pod nazwą budowa ogródka Jordanowskiego przy ulicy Popiełuszki zgodnie z poniższym kolejnym zestawieniem. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uzasadnienie. Podjęcie uchwały ma na celu wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych dzielnicy 12 realizowanych w cyklu wieloletnim. Dziękuję bardzo pani radnej. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Obniżona z 15 tysięcy. Tak, ta kwota jest obniżona właśnie tutaj z 15 tysięcy do 3 tysięcy. Oczywiście te 12 tysięcy przechodzi również na modernizację ogródków jordanowskich. Zostaje ta kwota, natomiast no, to jest związane właśnie z tym, o czym pani Jadna mówiła wcześniej. Natomiast tutaj te kwoty 60 tysięcy zostają bez zmian na 2013-2014 również rok na wyżej wymienione zadanie. Duża. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? W pierwszym punkcie mamy zmiana. Tak, no to zmienia się źródło finansowania rozbudowy Parku Aleksandry. Po prostu rezygnuje się. Mówimy o parku Kurczawa. A przy tym. Jesteśmy z tej uchwały. Budowa parku Rozumiem. Budowa i przebudowa ulic gminnych. Również tutaj jest to spowodowane. To jest rozszerzenie zakresu po prostu. Bo w tym momencie jest możliwość, że właśnie oprócz tego opracowania projektu zacznie się, będzie można realizować tą inwestycję, właśnie są takie zmiany. Czyli jest to spowodowane oprócz tego, że myśmy przeznaczyli w tym roku środki finansowe na opracowanie projektu budowlanego, natomiast jest taka możliwość, że zacznie to być realizowane i stąd właśnie jest zmiana zakresu, rozszerzenie tego zakresu rzeczowego, tego zadania. Dobrze. W takim razie, szanowni państwo, poddaję projekt zarządu pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? To może nie, tak? Dobrze, no to ja zapytam dla pana jednomyślnie. Dobrze, widzę, bo niektórych nie ma na sali obrad, w związku z tym stwierdzam, że uchwała, projekt zarządu został, korekty zostały, został ten projekt wprowadzony i przyjęty przez Radę jednomyślnie.